Radio Ortodoksja. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. To znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina. Ona dba o sprawny przebieg naszej dzisiejszej audycji. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani profesor Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam Panią profesor. Dzień dobry panie profesorze, witam państwa serdecznie. Bromatologia, taki mało zrozumiały, a już żeśmy wielokrotnie tutaj tłumaczyli, nauka o żywieniu. Tak, o jakości zdrowotnej żywności i żywienia. A o makroelementach to, co w żywieniu mamy, natomiast dzisiaj chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali na mikroelementach. Co kryje się pod pojęciem mikroelementów? Jakie to są składniki? Co to jest takiego, ten mikroelement, który w naszym organizmie jest, czy jest potrzebny? Mikroelementy należą do składników mineralnych, czyli nie są to takie podstawowe składniki odżywcze, tak, czyli takie, które dają nam energię do codziennego funkcjonowania, tak, czyli w sensie kilokalorii, tak jak białka, jak tłuszcze, węglowodany. To właśnie stąd ta nazwa mikro, tak, czyli generalnie składniki mineralne dzielimy na makro i mikroelementy w zależności właśnie od ilości w organizmie i od niezbędnej ilości w diecie. I tych składników mineralnych, których mamy więcej w organizmie, no to będą makroelementy. Mamy ich 7, tak? To jest wapń, magnez, potas, sód, chlor, fosfor i siarka, tak? Czyli 7. I to będą te, na które zapotrzebowanie jest powyżej 100 mg na dzień i mamy ich więcej w organizmie, tak? Też, bo pełnią takie funkcje budulcowe, przykładowo wapń, tak? I mamy około, człowiek dorosły około kilograma tego wapnia w organizmie, prawda, zawiera. Natomiast mikroelementy już w znacznie mniejszej ilości, poniżej 0,1% w organizmie i poniżej 100 mg zapotrzebowanie, tak? I to właśnie w zależności od zapotrzebowania i od zawartości w organizmie jest ten podział. I to może być kilka miligramów to zapotrzebowanie przy mikroelementach, a mogą być nawet mikrogramy, tak? Czyli już 1000 razy mniejsza jednostka. Ale mimo że to jest tak mała ilość, to one właśnie są nam niezbędne do zachowania zdrowia, do szeregu różnych procesów metabolicznych, pełnią funkcje na przykład antyoksydacyjne, utrzymują równowagę kwasowo-zasadową, równowagę elektrolitową, odpowiadają za prawidłowe ciśnienie. Także tych funkcji jest już bardzo dużo, no w zależności od tego, jaki składnik mineralny. Tak? I do tych mikroelementów, takich najważniejszych, zaliczamy na pewno żelazo. W ogóle żelazo w takich dawniejszych różnych źródłach, podręcznikach czasami możemy się spotkać, że to jest makroelement ze względu właśnie na tą swoją taką ważność. Kiedyś, jak jeszcze trochę inny podział obowiązywał, ono było w ogóle do makroelementów zaliczane. Ale jak ten, no właśnie ze względu na zapotrzebowanie i na ilość w organizmie, no to jest niewątpliwie mikroelement, tak? Czyli właśnie jednym z takich ważniejszych jest właśnie żelazo. Dalej cynk, tak, selen, to takie wymieniam, zaczynam od tych, które też mamy w niedoborze zwykle, tak, w diecie i w organizmie, tak. Tu będzie też jeszcze miedź na pewno, jod, chrom, mangan, no i takie już na bardzo śladowych poziomach, na przykład molibden, kobalt, no kobalt, to jego akurat działanie jest znane, no bo on w witaminie B12, tak jako kobalamina, ale część z nich, tak jak właśnie molibden czy wanad, to już są tak śladowe ilości i ich rola jeszcze też nie do końca jest poznana, tak, czyli te, które wymieniłam wcześniej, no to wiemy o nich znacznie więcej i znamy ich rolę.
Można odnieść, że cała tablica Mendelejewa jest w naszym organizmie. Tak, panie redaktorze, bo tutaj składniki mineralne, no trzeba pamiętać, że oprócz jeszcze tych korzystnych, tak, no to mamy też jeszcze te typowo toksyczne, tak, czyli kadm, ołów, arsen, rtęć, czyli takie już, które nie mają żadnej korzystnej roli w naszym organizmie, ale no niestety nie jesteśmy w stanie ich całkowicie wyeliminować z naszego organizmu, z naszego środowiska, przede wszystkim ze względu też na działalność człowieka przemysłową, ale nie tylko, no one naturalnie na przykład występują też w skałach, tak, w minerałach, tak, i tutaj, i właśnie na te korzystne pierwiastki ustalona jest norma spożycia, czyli ile my tych pierwiastków dziennie powinniśmy spożywać, i prawidłowy zakres taki referencyjny w surowicy, tak? I ile na przykład osoba dorosła powinna mieć danego pierwiastka, tak? Natomiast na te pierwiastki toksyczne, ten kadm, ołów, arsen, rtęć, no to mamy ustaloną maksymalną dopuszczalną zawartość w żywności, w produktach spożywczych, może nie wszystkich, tak? Po prostu no, te, które akurat mogą stanowić te zanieczyszczenie danym pierwiastkiem, tak? Na przykład w rybach, nie wiem, rtęć jest monitorowana, czy arsen, czy kadm, tak? Może nie wszystkie produkty, ale no, te, gdzie się spodziewamy właśnie tej podwyższonej zawartości, no to są monitorowane, tak? Ta właśnie maksymalna zawartość i też maksymalna zawartość w organizmie. We krwi też można to zbadać, tak? Czy mamy no, ten odpowiedni poziom, bo tak jak powiedziałam, no, też mamy teraz czułe techniki analityczne, tak? Nawet bardzo małą ilość my jesteśmy w stanie oznaczyć, czy to w żywności, czy to biochemicznie, tak? W ustroju po prostu. Ale właśnie, czy nie ma przekroczeń, tak? Też, czy dana osoba na przykład nie jest zatruta danym pierwiastkiem, może to też wynikać na przykład z narażenia zawodowego, tak, czy chociażby spalania papierosów, czyli nie tylko z żywności, tak, wiadomo, z zanieczyszczenia środowiska, no ale wracając właśnie do tych korzystnych, tak, bo ale tych mamy może rozprawmy się może z tymi niekorzystnymi, bo rzeczywiście, tak, jakby nasza wiedza na temat tych niekorzystnych mikroelementów, ona ewoluowała. Ja jeszcze pamiętam, jak zaczynałem samochodem jeździć, to było rzeczą naturalną, że była benzyna olowiowa, była liczba oktanowa, było wiadomo, że jest w tej benzynie olów i szczególnie osoby, no, pracownicy stacji benzynowych, którzy wdychali, byli narażeni właśnie na zatrucie. I byli monitorowani też, prawda, przez medycyny pracy. Tak, tak było także tak samo rtęć. W tej chwili osoby młodsze już myślę, że nie pamiętają termometrów rtęciowych, chociaż może gdzieś tam jeszcze, jeśli mam dziadków dosyć ostrożnych i nie udało się sluce rtęciowego, może jeszcze gdzieś się znajdzie, natomiast zaczynamy unikać, zaczynamy jakby z naszego takiego codziennego życia unikać. Troszeczkę tak mnie zaniepokoiło. Pani profesor powiedziała o rtęci i rybach. Ryby uważamy za produkty takie bardzo zdrowe, pożyteczne, pożądane w naszej diecie, a tutaj pierwiastki toksyczne. Tak, kadm, arsen, rtęć. No, jak to jest? Jaka jest prawda? No, są monitorowane niestety, tak? Bo no, to wszystko zależy, skąd ta ryba pochodzi, tak? Jeżeli ona będzie z zanieczyszczonych akwenów, no ryby, tutaj na przykład z tą rtęcią, tak? No to jest coś takiego jak zjawisko biomagnifikacji, czyli im bardziej drapieżny osobnik, tak, w kolejnych jakby ogniwach łańcucha pokarmowego, czyli to jeżeli to będzie ryba drapieżna, będzie to starszy, większy osobnik, no to i tej rtęci niestety więcej zgromadzi, tak, więc ryby jak najbardziej powinny być w diecie obecne. Dwa razy w tygodniu powinniśmy jeść ryby ze względu na chociażby długołańcuchowe, wielonasycone kwasy tłuszczowe N3, których nigdzie więcej tak naprawdę nie znajdziemy w niewielu produktach. Ryby zawierają też te korzystne mikroelementy. Zaraz, mam nadzieję, do nich wrócimy. To też tutaj podkreślę, tak? Więc nie eliminujmy. Natomiast no,
Była taka kontrowersyjna kampania prowadzona, że jedz rybę codziennie, tak? To nie do końca zgodne było z zaleceniami żywieniowymi, bo tutaj już właśnie przy takim codziennym jedzeniu ryb, no to już tej, no bo nie mamy pewności, tak? Ile ona ma tak naprawdę tej rtęci, tak? Chociażby, więc takie codzienne jedzenie, na przykład w Stanach Zjednoczonych jest ograniczenie dla kobiet ciężarnych, że tygodniowo 200 gram tuńczyka, nie więcej, tak? Bo, czyli taką puszkę tuńczyka, nie więcej, bo akurat tuńczyk właśnie jest jedną z tych ryb drapieżnych, dużych, gdzie właśnie zdarzają się te podwyższone zawartości rtęci. No wiadomo, jest to pierwiastek bardzo toksyczny. Mimo tych różnych działalności, tak, pan profesor wspomniał o benzynie bezołowiowej, która jest wprowadzona, czy wycofania termometrów rtęciowych. Cały czas te pierwiastki, tak samo jak i kadm, też one w środowisku krążą, prawda? Czyli no, nie jesteśmy w stanie ich się pozbyć. W wielu gałęziach przemysłu nadal są używane. No, paliwo lotnicze, związki ołowiu dalej zawiera, tam nie da się, prawda, żeby no, była benzyna bezołowiowa. Rtęć tutaj, wypełnienia stomatologiczne też uważa się, że jeżeli ktoś ma powyżej 4, to już jest to pewne źródło też narażenia, tak? Jak tam jedna, dwie, to jest jeszcze w granicach normy. Więc prowadzimy taką działalność, żeby zmniejszyć tą ilość pierwiastków toksycznych, ale nie jest to możliwe całkowicie. To wróćmy jednak do tych pierwiastków korzystnych. Dlaczego one są korzystne i co powinniśmy robić, aby no, nie zabrakło, ale jednocześnie to, co dobre w nadmiarze, tak, też jest też dla nas, dla naszego organizmu niekorzystne. Więc jak złapać taką no, równowagę, taki balans pomiędzy zdrowiem, a już tym takim niezdrowym ilością pierwiastka. Na początek żelazo, które rzeczywiście, jak pani profesor mówiła o jego ilości, wydawał mi się, tak jakby jeszcze pamiętałem, że jest to makroelement, bez żelaza krew w procesach oddychania komórkowego, przenoszenie tlenu, także no, prawda, więc no, składnik, prawda, hemoglobiny, więc no, jak najbardziej niezbędne i tutaj nadmiar rzadko się zdarza, chyba że jakby no, ktoś by stosował jakąś, nie wiem, wysoką suplementację, tak, no tutaj dzisiaj chyba nie mówimy o suplementach, tylko bardziej o żywieniu, czyli jeżeli chodzi o naszą dietę, to zdecydowanie częściej wychodzą, tak jak badamy sposób żywienia różnych populacji, to zdecydowanie częściej dochodzi do niedoborów tego żelaza. Żelazo trzeba też pamiętać, że jest składnikiem nisko biodostępnym, trudno dostępnym dla organizmu, tak. Mamy dwa rodzaje żelaza w pożywieniu. Żelazo chemowe, tam wtedy ta biodostępność nie zależy od diety, ale to jest tylko mięso, podroby, produkty z krwią, ewentualnie to typowe chemowe. Natomiast żelazo z produktów roślinnych, z produktów zbożowych, chociażby z orzechów, ono już zdecydowanie jest mniej biodostępne. I tam wtedy właśnie ta dostępność dla organizmu zależy jeszcze od czynników ułatwiających i utrudniających wchłanianie, tak? I tutaj na przykład kwas askorbinowy, witamina C, tak? W ogóle kwaśne środowisko będzie poprawiało biodostępność żelaza. Czyli ten taki... produkty bogate w witaminę C warto wtedy łącznie spożywać, tak? Bo wtedy poprawiamy tą dostępność, Czyli ten mem taki z jabłkiem, które jest gwoździami nabite. Tak, kwaśne środowisko, tak? Więc tutaj poprawiamy biodostępność. Natomiast chociaż chociażby mocna herbata, tak, taniny, fosforany, fityniany, nadmiar błonnika pokarmowego. Błonnik pokarmowy niewątpliwie jest potrzebny, tak, ale no niestety nadmiar utrudnia nam biodostępność, w pełni funkcje odtruwające, jeżeli chodzi o pierwiastki toksyczne, ale będzie nam też utrudniał biodostępność tych pierwiastków korzystnych, między innymi właśnie żelaza, czy cynku, prawda, czy miedzi, więc... No tutaj wszystkiego, tak jak powiedzieliśmy, w miarę. No, takim pierwiastkiem na pewno
gdzie mamy ten wąski margines też bezpieczeństwa, bo pan profesor powiedział, że ważna ta ilość, no to tutaj szczególnie na selen należy uważać, tak? Bo i niedobór jest niekorzystny i nadmiar. Ale no, wróćmy jeszcze do żelaza. Do produkty takie, no jakby przy niedoborach, czyli te mięsne raczej takie wzbudzają troszeczkę no, kontrowersje. Kontrowersje. I znowu nadmiar czerwonego mięsa też no, nie jest wskazany, tak? Więc tutaj ryby będą też dobrym źródłem niewątpliwie, tak? Tam mamy też właśnie dobre, łatwo przyswajalne białko. To jest też produkt pochodzenia zwierzęcego i właśnie no, między innymi żelazo też w rybach znajdziemy. Jakie sytuacje powodują, że tego żelaza jest za mało? Dlaczego? Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Czego unikać, aby nie doprowadzić do niedoborów żelaza? No niedobór żelaza to wiadomo niedokrwistość i następstwa, tak? Czyli tutaj nie tylko wpływ na układ krwiotwórczy, ale tak naprawdę na cały organizm, tak? No bo jeżeli organizm będzie niedotleniony, niedożywiony, no to i układ nerwowy, i obniżone procesy poznawcze, i nieprawidłowy wygląd skóry, prawda? Czyli na mnóstwo różnych organów tak naprawdę w naszym organizmie. To jest też upośledzenie termoregulacji, termogenezy, tak, takiej właśnie poposiłkowej, taka osoba właśnie, która ma niedobór żelaza, szybciej marznie na przykład, prawda, bo właśnie upośledzona jest ta termoregulacja, też zaburzenie w funkcjonowaniu hormonów tarczycy, upośledzenie odporności, no i właśnie co robić, żeby nie dopuścić do tego niedoboru, no na pewno właśnie ta urozmaicona dieta, zadbać o te produkty bogate w żelazo, ale jednocześnie, żeby zmniejszyć ilość czynników utrudniających biodostępność, a zwiększyć ilość czynników właśnie poprawiających tą dostępność. No w przypadku już stwierdzonych niedoborów, no to jeszcze rozwiązaniem może być suplementacja, tak? No wiadomo, że tutaj to zapotrzebowanie jest szczególnie zwiększone u kobiet w ciąży, to takie największe wtedy jest zapotrzebowanie, bo niedobór wiadomo, że jest wtedy niebezpieczny, tak, może powodować porody przedwczesne, większe też ryzyko śmierci okołoporodowej noworodków, więc no, dlatego też monitoruje się, tak, sprawdza się poziom żelaza u kobiet w ciąży, no też takim rozwiązaniem są po prostu też zastrzyki, tak, jeżeli ta suplementacja nie przynosi efektów. I kobiety jeszcze też w ogóle w wieku rozrodczym mają zwiększone zapotrzebowanie w porównaniu na przykład do mężczyzn, no bo wiadomo też chodzi o cykl miesiączkowy, tak, i o straty tego żelaza właśnie podczas miesiączkowania, tak, czyli tutaj właśnie też to zapotrzebowanie się na pewno różni wtedy. Cynk tak każdemu słuchaczowi raczej kojarzy się z blachą ocynkowaną, to co jest na dachu, a w naszym organizmie jakie funkcje są związane z obecnością cynku w organizmie i jakie to ma znaczenie dla nas? Jest to jeden z najistotniejszych pierwiastków właśnie z tej grupy mikroelementów, niewątpliwie. Też często dochodzi do jego niedoboru. Tak samo jak właśnie i żelaza, czyli dlatego tak właśnie też wymieniłam jako drugi. No z ocynkowanymi naczyniami czy rury ocynkowane, no woda na przykład też będzie pewnym źródłem, tak, z takich ocynkowanych na przykład rur, ale no niewątpliwie mamy lepsze źródła żywieniowe, bo tutaj no tam mamy ten taki nieorganiczny, mniej przyswajalny na pewno cynk, jeżeli to będzie z zanieczyszczeń pochodził. Także cynk przede wszystkim pełni bardzo ważną funkcję antyoksydacyjną. On w ogóle jest albo składnikiem, albo kofaktorem około 300 enzymów przyjmuje się, ale no, jednymi z najważniejszych właśnie są tak zwane oksydoreduktazy. Spośród nich właśnie cynkowo-miedziowo zależna, bo to jeszcze też ważna jest równowaga pomiędzy cynkiem a miedzią, tak? Ale właśnie ta zależna od cynku dysmutaza ponadtlenkowa. I jest to właśnie taki enzym, który zwalcza w naszym organizmie wolne rodniki, tak? A teraz no, ten stres oksydacyjny, to, no to też niektórzy wymieniają jako jedną z takich chorób cywilizacyjnych, można powiedzieć, tak? Bo no, często dochodzi po prostu do tego stresu oksydacyjnego w organizmie i to jest często zapoczątkowanie
różnych schorzeń, różnych chorób. Które nasz organizm trawią, to jest jakby początek na takim poziomie komórkowym, tak, a dopiero później powstają już różnego rodzaju procesy zapalne chociażby, tak? I miażdżyca. Choroby układu sercowo-naczyniowego, dokładnie miażdżyca. Przewlekły proces zapalny to chociażby ryzyko później w konsekwencji procesów nowotworowych. Więc tutaj właśnie na pewno przez to działanie antyoksydacyjne, wolne rodniki są niezwykle reaktywne, tak? Posiadają ten jeden niesparowany elektron i po prostu ta ich wysoka reaktywność chemiczna powoduje to, że bardzo łatwo uszkadzają nasze komórki, tkanki, kiedy są w nadmiarze, tak? Bo właśnie jest ta ważna równowaga między oksydantami i antyoksydantami, tak? W naszym organizmie i dlatego te antyoksydanty trzeba z dietą dostarczać, bo wolne rodniki też mają pewne korzystne funkcje, tak? O nich się mniej mówi, ale bo w dzisiejszych czasach niestety właśnie na skutek też złej diety, tak? Czyli spożywania dużej ilości żywności wysoko przetworzonej, utlenionych tłuszczów, dodatkowo spożywania alkoholu, palenie papierosów, ale w ogóle styl życia, wiadomo, żyjemy szybko, żyjemy w stresie, brak snu, co jeszcze, taka nadmierna aktywność fizyczna też może predysponować właśnie do tego wyrzutu wolnych rodników. No i nasz organizm po prostu sobie przestaje z nimi radzić przy niedoborze tych antyoksydantów. Szczególnie właśnie w wieku starszym też ta zdolność ochronna, obronna organizmu już jest słabsza. No i właśnie cynk jest tutaj w tej walce właśnie z wolnymi rodnikami bardzo istotny, tak? Czyli właśnie to działanie przeciwzapalne. I przez to też do funkcjonowania wielu układów. On ma też korzystne funkcje, jeżeli chodzi o naszą odporność, o to, co jest teraz bardzo ważne, tak? Okres jesienny, działanie przeciwwirusowe. To jest potwierdzone tak, że na właśnie układ immunologiczny ma korzystny wpływ. Zresztą są też nowe badania, które mówią o tym, że suplementacja cynkiem w przebiegu COVID-19, tak, szczególnie tych ciężkich zakażeń, były takie badania na dużej populacji zrobione, że zmniejszało to śmiertelność, tak, wśród tych pacjentów. Czyli tutaj właśnie też to przeciwwirusowe wpływ właśnie na ten układ immunologiczny. Niewątpliwie, tak? Wiadomo, że możemy nabyć tabletki z cynkiem, natomiast jak możemy w sposób naturalny sobie pomóc? Na jakie produkty w naszej diecie powinniśmy zwrócić uwagę? Co szczególnie w sposób naturalny podniesie poziom cynku, a jednocześnie poprawi, bo tutaj podbudowała mnie pani profesor tym, że jest to też jakby działanie przeciwwirusowe. Tak. Co w naszej diecie? My zawsze oczywiście zalecamy, żeby zacząć od diety, tak, od rozmaiconej. Oczywiście są suplementy z cynkiem i czasami, jeżeli rzeczywiście jest stwierdzony ten niedobór biochemiczny rzeczywiście cynku i może z dietą nie tak szybko jesteśmy w stanie uzupełnić, to też warto tą suplementację rozważyć akurat cynkiem, tak, bo na pewno nie wszystkimi pierwiastkami, o których tutaj mówiliśmy wcześniej, tak, ale zaczynamy od diety. Oczywiście takim najbogatszym produktem, może mało popularnym w naszej diecie, ale niewątpliwie odbiegającym, jeżeli chodzi o ilość cynku od wszystkich takich bardziej popularnych u nas, to będą ostrygi. Tak? Tam właśnie jest duża ilość tego miligramów tego cynku w takiej 100-gramowej porcji właśnie tych ostryg. Ale to taki ekskluzywny i może nie każdy... I drogi tak, produkt. I nie każdy może też lubi te owoce morza, ale nasze. Coś bardziej takiego przyziemnego, lokalnego. Zdecydowanie produkty zbożowe z pełnego przemiału, mięso, ryby, orzechy. W ogóle orzechy będą dobrym źródłem wszystkich makro, mikroelementów. Tak właśnie to jest jeden ze sposobów też zwiększenia w ogóle tych składników mineralnych w diecie. Tak? Nawet jeżeli stosujemy te przekąski pomiędzy posiłkami, niektórzy muszą, tak, żeby to warto jednak po te orzechy, a nie jakieś na przykład chipsy, tak? Bo to czyli zmiana, na przykład pieczywo z białej mąki oczyszczonej zamieniamy na pieczywo z mąki z pełnego przemiału.
minerału, tak? Ta mąka już ma znacznie więcej składników mineralnych, tak? Bo właśnie składniki mineralne gromadzą się głównie w okrywie nasiennej, w zarodku. To, co w procesie oczyszczania mąki się odrzuca, usuwa, prawda? I tam wtedy spada znacznie ta zawartość składników mineralnych, czyli chleb razowy, chleb graham, kasze będą dobrym źródłem też składników mineralnych, tak? Między innymi właśnie tego cynku, o którym mówimy, tak? Orzechy, pestki słonecznika, pestki dyni, to przecież są produkty ogólnie dostępne, tak? Mają mniej niż te ostrygi, ale też nam no, w znacznym stopniu pokryją to zapotrzebowanie. Kolejnym na naszej liście jest selen. Z poprzednich naszych spotkań pamiętam orzechy brazylijskie jako doskonałe źródło selenu. Tak. Dlaczego mówimy o selenie? Dlaczego jego rola jest tak ważna? I jak w diecie właściwie zbilansować, aby też no, to, co pani wspomniała, nie przekroczyć tej no, bezpiecznej, bezpiecznego poziomu selenu. Generalnie przy naszej takiej polskiej tradycyjnej diecie jest niskie ryzyko przekroczenia, tak? Polska generalnie należy do terenów niedoborowych, takich nawet mówiono endemicznych, jeżeli chodzi o zawartość selenu, bo tutaj ta zawartość selenu jest w żywności, tak? Jest ściśle związana z jego zawartością w środowisku, a nasze środowisko, nasze gleby nie są bogate w selen. Mamy raczej tereny ubogoselenowe, tak? Więc, no i nasza żywność też, znaczy będą produkty, które będą ten selen zawierały, ale no nie aż w takiej ilości, żeby przekroczyć to dzienne zapotrzebowanie na selen. Rzeczywiście selen jest pierwiastkiem tak samo jak cynk istotnym. To jest właśnie kolejny, właśnie selen i cynk to są tak naprawdę właśnie dwa mikroelementy najbardziej wpływające na naszą odporność, wykazujące działanie właśnie przeciwzapalne, przeciwnowotworowe. No wszystko oczywiście od ilości zależy. Selen, podobnie właśnie jak cynk, jest silnym antyoksydantem. On jest składnikiem około, znaczy znanych jest 30 selenobiałek, ale przypuszcza się, że jest ich znacznie więcej, jeszcze nie wszystkie są odkryte, ale takim no, najbardziej poznanym selenobiałkiem jest peroksydaza glutationowa i to jest właśnie enzym o silnych właściwościach antyoksydacyjnych, tak, przeciwutleniających, czyli właśnie umożliwia, peroksydaza glutationowa umożliwia redukcję tych nadtlenków i właśnie tą dezaktywację wolnych rodników tlenowych, tak? I przez to mamy właśnie ten silny efekt antyoksydacyjny, obniżenie ryzyka wystąpienia chorób zapalnych, nowotworowych, autoimmunologicznych. Zresztą my w naszych badaniach też wykazaliśmy obniżone stężenie zarówno cynku, jak i selenu właśnie w przypadku chociażby chorób neurodegeneracyjnych, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, chorób autoimmunologicznych, jak na przykład właśnie choroba Hashimoto, stwardnienie rozsiane, bielactwo, łuszczyca. Także tutaj no, rzeczywiście stwierdza się wtedy niedobór tego selenu. No takim jedynym produktem, gdzie właśnie możemy przekroczyć łatwo ten zalecany poziom selenu, to jak pan redaktor wspomniał, te orzechy brazylijskie. Myśmy też badali zawartość selenu w orzechach, no ale orzechy brazylijskie są produktem sprowadzanym, możemy je z importu, tak, no możemy je bezpośrednio, bez problemu kupić, ale no to nie jest nasz produkt, tak. One są właśnie sprowadzane z terenów bogato selenowych, ale też jest właśnie duża rozpiętość zawartości selenu w tych orzechach, w zależności skąd one są sprowadzane. Myśmy to właśnie badali, że jeżeli są właśnie sprowadzane z terenów Amazonii, to mają rzeczywiście bardzo dużo tego selenu, tak? Nawet zdarzały się takie orzechy, że półtora orzecha, one takie spore są, około 4 gramów jeden orzech waży i nawet półtora orzecha już zaspokajało nam dzienną dawkę selenu, tak? Czyli 55 mikrogramów. Ale na przykład z rejonów gdzieś tam São Paulo, no z innych, prawda, też no niby brazylijskie, ale po prostu z innych terenów, na przykład aż 11 orzechów pokrywało nam to dopiero dzienne zapotrzebowanie. Czyli my tak jak przebadaliśmy tam sporo tych różnych orzechów brazylijskich, no to wyliczyliśmy i to jest zgodne zresztą też z danymi literaturowymi, że tak 3-4 dziennie to jest dawka bezpieczna. I to jest bardzo dobry suplement, tak? Nie ma potrzeby kupowania
suplementów diety w tabletkach, bo te orzechy brazylijskie, naprawdę też jest dobra biodostępność tego selenu, tak, z tego produktu. Inne produkty, no to na pewno ryby, tak, no mówi się, że u nas tereny ubogoselenowe, ale my ryby na przykład z Warmii i Mazur badaliśmy, tak, czyli nie tylko ryby morskie będą selen zawierały, ale mieliśmy taki projekt właśnie na temat ryb mazurskich i tam większość tych rodzajów ryb można było uznać za dobre źródło selenu. Czyli co to znaczy dobre źródło? Że taka standardowa porcja, jaką spożywamy ryby, stanowi powyżej 15% tego dziennego zapotrzebowania. Tak? I wtedy już można uznać, że dany produkt jest właśnie źródłem tego pierwiastka. Tak, w innych orzechach będzie już trochę mniej. No, ryby, mięso, no niektóre warzywa, grzyby jeszcze sporo selenu zawierają, czosnek, no ale no nie zjemy znowu jego dużo, tak, bo to też jeszcze mówi się czasami o źródłach, tak, ale też trzeba zawsze to przekalkulować na realne spożycie, tak, no są produkty, których po prostu spożywamy więcej, a są takie, które traktujemy tylko jako przyprawę, tak, czyli co z tego, że będzie tam jego dużo, no ale nikt nie zje, nie wiem, pół kilo, tak, tylko wiadomo, że raczej mniejsze się, ilości. Może to się zgodzić dużą niestrawnością. Tak, no i już znacznym też obniżeniem ciśnienia, tak, i no może być nawet niebezpieczne. To dygresja. Pani profesor, Polska jest jednym z największych producentów miedzi na świecie. Miedź w naszym życiu codziennym towarzyszy nam. Praktycznie na co dzień korzystamy z udogodnień, przede wszystkim techniki, które zabierają elementy miedzi. Kable tak? Również w studio naszym tutaj otoczeni jesteśmy przez przewody miedziowe. A jak to jest w naszym organizmie? Co ta miedź tam czyni i dlaczego powinniśmy pamiętać o produktach, które miedź zawierają i które to są produkty? Jeżeli chodzi o miedź, to tutaj mamy już w organizmie, ważna jest równowaga między cynkiem a miedzią, tak? Bo już wspomniałam o właśnie tej dysmutazie ponadtlenkowej, jest to właśnie zależne od cynku i miedzi. I tutaj miedź jest ważnym mikroelementem i też pełni funkcje antyoksydacyjne, też odpowiada za stan tkanki łącznej, czyli też do prawidłowego stanu skóry, ale nie tylko, tak, bo kolagen, no różne mamy odmiany kolagenu w organizmie, no chociażby też za stan naszych żył i tętnic również, tak, przy niedoborze miedzi. Też mieliśmy wcześniej takie badania, chociażby ryzyko większego mechanicznego uszkodzenia naczyń, tak, no, tętniaków na przykład mam na myśli, ale zapotrzebowanie na miedź jest sporo mniejsze niż na cynk, bo na cynk to jest około 10 mg, na miedź około 1 mg i tutaj jest właśnie ważna ta równowaga między miedzią a cynkiem. W ogóle taki stosunek miedzi do cynku w organizmie to jest uważany za wskaźnik stresu oksydacyjnego, tak? Jeżeli właśnie jest podwyższona zawartość miedzi w stosunku do cynku, będzie to niekorzystne. To stwierdzamy między innymi w procesach właśnie zapalnych, w chorobach nowotworowych, chorobach autoimmunologicznych, w wielu właśnie tych różnych schorzeniach, które już wcześniej też wymieniłam. Stwierdziliśmy właśnie o wudarach między innymi, tak? Też to wyszło, że właśnie w surowicy, jeżeli badamy, no to u takich pacjentów właśnie ten wskaźnik miedź, cynk jest niekorzystny na skutek nadmiaru miedzi, tak? Czyli tutaj ważna jest proporcja. W ogóle to jest bardzo też ważne w przypadku suplementacji. To nie tylko miedź, cynk, ale tak samo wapń z magnezem współdziała, tak? Sód z potasem. Ważna jest właśnie ta odpowiednia proporcja, równowaga. My też to zawsze powtarzamy, że nie sama ilość, nie same zapotrzebowanie jest ważne, ale te pierwiastki muszą ze sobą współdziałać i w produktach naturalnych, w żywności, one często już występują w tej, znaczy najczęściej, tak, właśnie w tej dobrej, naturalnej proporcji, tak, a tutaj właśnie dlatego to jest też jeden z powodów, że na te suplementy diety należy uważać, a jeżeli już, no to robić to w sposób kontrolowany, tak, że jeżeli no rzeczywiście mamy stwierdzono niedobór w surowicy danego składnika, że to jest konkretnie ten składnik, no to wtedy warto sięgnąć po preparat jednoskładnikowy, tak? No bo często są takie dyskusje,
po co przyjmować preparaty wieloskładnikowe, tak? Jak na przykład wiemy, że ten cynk z miedzią konkurują ze sobą, tak? Ale to właśnie dobrze, że one ze sobą konkurują i czasami lepiej przyjmować wieloskładnikowy, bo my sobie nie zaburzamy tej proporcji naturalnej, tak? Bo one właśnie no, muszą ze sobą konkurować, tak? Żeby właśnie było to działanie korzystne zarówno miedzi, jak i cynku, tak? Bo tutaj nadmiar no, nie będzie korzystny. Czyli w przypadku suplementacji raczej staramy się, żeby to zrobić produktami naturalnymi, które... Zdecydowanie, tak. Nie w sposób punktowy, chemicznym produktem, który kupimy w aptece, czyli raczej to są produkty, które sami sobie przygotowujemy. I, tak, z produktów naturalnych, tak. Suplementacja czasami jest potrzebna, tak, ale to musi być poprzedzone badaniem pacjenta, tak, biochemicznym. W surowicy sprawdzamy najpierw poziom danego pierwiastka i wtedy można ewentualnie zlecić suplementację. I to też jeszcze też nie wszystkie suplementy są dobrej jakości, trzeba o tym pamiętać. Są różne formy, tak, organiczne, nieorganiczne. No niestety zwykle te, które tam kosztują 3-5 zł gdzieś tam w sprzedaży przykasowej, to są zwykle nieorganiczne jakieś tlenki, tak? To jest bardzo słaba przyswajalność, tak? No zdecydowanie właśnie z żywności, tak? Gdzie mamy to w postaci organicznej, czy no suplementy też, ale to właśnie te droższe, to są właśnie no te też bardziej przyswajalne, tak? I wtedy no rzeczywiście takiego przyjmowanie takiej tabletki będzie miało sens, tak? A tak no, kupimy sobie suplement, no, przykładowo magnezu, chociaż to akurat z makroelementów, ale no jeden z najczęściej suplementowanych pierwiastków, tak? No i będzie to na przykład forma tlenku, kupimy w promocji, no bo tam będzie właśnie 3 zł kosztował, tak, za 100 tabletek, no to można się domyślić od razu, jaka to będzie jakość, tak, i jakie będzie działanie, no można powiedzieć, no bardzo słabe, znikome. Pani profesor, jod to nasze tereny Polski północno-wschodniej były takim terenem endemicznym niedoboru jodu. Mamy sól jodowaną jako taki no, w profilaktyce niedoboru jodu. Tak. Dużo emocji związanych z jodem mieliśmy w trakcie awarii elektrowni atomowej w Czernobylu. Płyn Lugola, którego smak możemy do dziś jeszcze niektórzy pamiętają, gdzie w ramach akcji chroniącej tarczycę przed jodem promieniotwórczym spożywaliśmy. Jakie jest tak naprawdę znaczenie w naszym organizmie jodu? Dlaczego on jest tak ważny? I czy właściwym postępowaniem jest jodowanie soli i to jakby ma zapobiec naszemu niedoborom jodu, a z drugiej strony cały czas się w dietetyce mówi o nadmiarze soli. Nadmiarze soli. No właśnie, tak. Także no to jodowanie soli w latach 90., bodajże 96 czy 97 rok, o ile pamiętam, wprowadzono jako takie obowiązkowe, jako taki sposób zapobiegania niedoborom, bo w ogóle fortyfikacja żywności, tak dużo teraz mamy różnej żywności wzbogaconej, tak, no to celem takiej żywności wzbogaconej, no to jest zapobieganie niedoborom w populacjach, tak, albo w całej populacji, albo w jakiejś grupie, tak, bo mamy na przykład produkty dla dzieci przeznaczone, na przykład te modyfikowane mieszanki mleczne, które są obowiązkowo wzbogacane, prawda, różnymi składnikami, nie tylko mineralne, ale i witaminy chociażby się wzbogaca. No i tak właśnie z tym jodem było, tak, i z tą solą, no, wprowadzono, żeby właśnie niwelować ten niedobór w populacji. Są dane, które mówią, że nie mamy niedoborów, ale są też dane, które mówią, że jednak występuje ten niedobór jodu w populacji i z tym też wzrost schorzeń tarczycy, tak? No bo tutaj no przede wszystkim on jest istotny w kontekście wytwarzania hormonów tarczycy, tak? Czyli tyroksyny, triiodotyroniny, ale no te hormony wpływają na wiele różnych oczywiście funkcji, tak? Nie tylko na samą tarczycę, tak, ale na rozwój i funkcjonowanie mózgu, układu nerwowego, układu kostnego,
regulują proces wzrostu, dojrzewania. W okresie ciąży na przykład zapotrzebowanie na jod jest znacznie zwiększone, tak? Bo też przy niedoborze no, stwierdza się tą chociażby zwiększoną śmiertelność okołoporodową. No i efekty niedoboru, no to wiadomo, te wole endemiczne, tak, wole guzkowe, upośledzenie funkcji poznawczych, niedoczynność tarczycy. No tutaj, no wiadomo, to wprowadzono taki sposób, ale potem z czasem zaczęto też ostrzegać przed nadmiarem właśnie, przed nadmiarem soli, tak, że właśnie w naszych dietach no, ma za dużo tej soli, ryzyko nadciśnienia, raka żołądka, udaru mózgu i tak dalej, prawda, więc no mamy sól jodowaną, ale mamy też inne produkty, tak, bogate w jod, ryby, algi będą bogate, szczególnie właśnie takie produkty pochodzenia morskiego, tak, czyli ryby i owoce morza, algi, przykładowo morszczyn, to jest taki właśnie z alg, który w suplementach diety też często jest właśnie stosowany. Wiśnie trochę jodu zawierają, no i w ogóle no, tereny przez układ oddechowy też możemy wchłaniać, tak, czyli no, na terenach nadmorskich też możemy się tego jodu nawdychać, tak, więc no, jodowanie soli jest jednym ze sposobów, ale no, znajdziemy ten jod też w innych produktach, no wiadomo, że nadmiar soli w naszej diecie wskazany nie jest, tak, więc no, tyle. Kolejnym pierazkiem, o którym chciałbym, abyśmy porozmawiali, jest mangan. Na naszych terenach wody takie studzienne, one zawierają duże ilości żelaza, ale też i manganu. Tak. Czy jest to niebezpieczne dla naszych organizmów spożywanie wody, która zawiera żelazo i mangan? No na pewno nie powinniśmy tego manganu dodatkowo suplementować, tak? Widziałam sama, zdarzają się suplementy, które mają mangan w składzie. Nie wiem, prawdę mówiąc, po co, bo nie rzadko wychodzą naprawdę niedobory, bardziej w kierunku nadmiaru. To się teraz poprawiło, bo my no, już tam od lat badamy, wiadomo, składniki mineralne i u osób chorych w tych różnych schorzeniach, co wymieniałam, no ale zawsze też mamy do porównania grupę osób zdrowych, tak zwaną grupę kontrolną, tak, do badań. I właśnie z tym manganem mamy takie obserwacje, że wcześniej nawet właśnie osoby zdrowe tutaj z naszych rejonów, czyli właśnie grupa kontrolna, miały zawsze nadmiar tego manganu w ustroju w porównaniu do wartości referencyjnych. Teraz ta ilość się zmniejszyła właśnie do wartości prawidłowych przeważnie, tak? Czyli rzadziej się zdarzają te przekroczenia. No i mangan właśnie w nadmiarze może być rozpatrywany pod kątem pierwiastka toksycznego, tak? Podobnie zresztą jak selen, ale no, mangan to przede wszystkim na układ nerwowy niekorzystne działanie, tak? Zwiększone ryzyko chociażby choroby Parkinsona, też no tutaj narażenie zawodowe może być też na mangan, tak, ale no na pewno nie warto go suplementować. Jest ustalone na niego zapotrzebowanie i on jest istotny, tak, w tej odpowiedniej ilości jest jak najbardziej ważny, między innymi do prawidłowej gospodarki węglowodanowej, do przy niedoborze mogą występować jakieś takie zaburzenia ze strony układu kostnego, czyli jakieś takie chrzęsne się mówi na to, kostne, tak, czyli właśnie no tam jest on, bo on jest składnikiem tych właśnie mukopolisacharydów, tak, i zapotrzebowanie jest właśnie od 2 do 5 mg, ale nie powinniśmy szczególnie szukać produktów aż, bo po prostu jakichś bogatych szczególnie w mangan, tak, bo na naszym terenie woda raczej zapewnia nam właściwie. Tak, i te produkty, które no, też w orzechach mamy trochę tego manganu. O, herbata jest bardzo dobrym źródłem, tak. Jeżeli ktoś pije tak kilka razy dziennie tą herbatę, to uważa się, że nawet do 20% już zapotrzebowania z tego naparu, tak, bo w ziołach będzie jeszcze więcej, tak, ale nawet z naparu już my sobie przyswoimy tego manganu, czyli i jeszcze on też w innych produktach występuje, jest w miarę dobrze dostępny, więc tak jak mówię, częściej nawet problem nadmiaru się pojawiał niż niedoboru, więc tutaj już na pewno nie powinniśmy suplementować. Przechodzimy do pierwiastków bardziej egzotycznych. Kobalt, molibden. Czy te pierwiastki w naszym organizmie, w naszym regionie stanowią jakiś problem niedoborowy, nadmiarowy? Tak naprawdę nie wiemy za bardzo, tak? Bo to już są tak no, śladowe pierwiastki, rzadko się je bada tak naprawdę. Nie ma też potrzebne. Kobalt jest
jest no, istotny jako do syntezy witaminy B12. No, niedobór witaminy B12, wiadomo, że też ryzyko niedokrwistości, tak? Tutaj szczególnie no, narażone są osoby będące na diecie wegetariańskiej, tak? Bo tą witaminę B12 tylko w produktach pochodzenia zwierzęcego znajdziemy. I no właśnie molibden, wanad, no to między innymi tam się wymienia, że są, że jest, są niezbędne do prawidłowej gospodarki węglowodanowej, do przemian metabolicznych, tak, ale też w kontekście już i pierwiastków toksycznych się rozpatruje. Na przykład wanad, chociażby podwyższona ilość, taka związana chociażby z narażeniem zawodowym, no to ryzyko właśnie nowotworów, chociażby są takie badania, tak? Czyli są to już takie naprawdę śladowe pierwiastki. Już mniej się w ogóle o nich mówi, mniej się je gdzieś tam wymienia też podczas wykładów dla studentów, też tak już bardziej traktujemy je, że no, wymieniamy, że należą do pierwiastków śladowych. Jeszcze tak nie do końca jest też ich poznana funkcja, a też są właśnie doniesienia o toksycznym działaniu. Czyli to są takie, no już można powiedzieć, bardziej z pogranicza. O, jeszcze chromu nie wymieniłam, tak? To tu bym może bardziej też z tych właśnie takich pierwiastków, które występują w suplementach, no bo z chromem mamy suplementy, prawda? One przede wszystkim do właśnie prawidłowej gospodarki węglowodanowej, przeciwdziałanie otyłości, pojawiły się takie prace, ale też ostrożnie, tak, i to też i dietetycy właśnie na ten temat wypowiadają się, że raczej ostrożnie z suplementacją tego chromu, tam jest też ważny stopień utlenienia, bo na trzecim stopniu utlenienia to jest właśnie ten korzystny, a już na szóstym utlenieniu, stopniu utlenienia to jest właśnie toksyczny, tak, pierwiastek, czyli no już na pewno mniej istotne niż te, o których rozmawialiśmy na początku, tak? W mniejszej ilości też no, potrzebne. Każdy z makro, mikroelementów ma swoje znaczenie, ma swoją funkcję w naszym organizmie. Czy jak możemy mówić o różnicach w zapotrzebowaniu na mikroelementy dzieci, młodzież, osoby w sile wieku, seniorzy? To jest różnie, w zależności, który pierwiastek, tak? To z grupy makroelementów, no to chociażby zapotrzebowanie na wapń, tak? Jest różne. U małych dzieci, znaczy tam ilościowo niby mniej, ale jak przeliczyć to na masę ciała, bo zwykle to zapotrzebowanie się wylicza na masę ciała, tak? No to wiadomo, że małego dziecka masa ciała jest dużo mniejsza niż osoby dorosłej. Jakbyśmy to tak przeliczyli proporcjonalnie, to widać, że to zapotrzebowanie jest wtedy na przykład zwiększone w przypadku wapnia, no bo okres intensywnego wzrostu, tak? I u osób starszych, no bo profilaktyka osteoporozy. No ale on jest akurat z grupy makroelementów. To zapotrzebowanie też od płci jeszcze się rozpatruje, tak? Ze względu właśnie na funkcję tych pierwiastków, tak? Jeżeli załóżmy magnez odpowiada między innymi za siłę mięśniową, na przykład u mężczyzn zapotrzebowanie na magnez jest większe niż u kobiet w podobnej, w tej samej grupie wiekowej, tak? Bo właśnie to zapotrzebowanie rozpatruje się od masy ciała, ale też właśnie od wieku, od płci i przy niektórych pierwiastkach zapotrzebowanie u kobiet i u mężczyzn jest takie same, jeżeli ta rola jest podobna, tak? A przy niektórych właśnie to zapotrzebowanie się różni. No i zwykle różni się też u kobiet ciężarnych, zwykle jest zwiększone i czasami nawet mocno zwiększone u kobiet karmiących i u osób starszych też jest różnie. Często jest to tak jak u osób dorosłych, czasami się zwiększa, tak, no bo też no w starszym wieku wiadomo, no różnego rodzaju też i choroby przewlekłe, które powodują też gorsze wchłanianie, tak, zaburzenia wchłaniania tych składników mineralnych, czyli no zaleca się czasami po prostu więcej. Tak, więc no to jest właśnie różnie w zależności od pierwiastka. No tutaj przykładowo, tak jak mówiłam, to żelazo w wieku rozrodczym, w wieku dojrzewania. Cynk też podobnie, bo on też odpowiada właśnie za funkcje rozrodcze, za prawidłowy rozwój układu właśnie płciowego, szczególnie u mężczyzn. Dlatego na przykład u chłopców w okresie dojrzewania zapotrzebowanie na cynk jest zwiększone, a później już u osób dorosłych jest podobne w zasadzie jak u osób starszych, tak?
Różni się tam trochę od płci, bo dla kobiet jest na przykład 8 mg, dla mężczyzn 10-11, ale generalnie nie zmienia się już później z wiekiem, że na przykład w starszym wieku będzie inne zapotrzebowanie. Tak? O różnych interakcjach, oddziaływaniach, pewnie byśmy mogli jeszcze w nieskończoność mówić. Tak, no jest wiele czynników w ogóle utrudniających biodostępność z diety, tak? To dlatego no, często właśnie dochodzi do niedoborów, tak? Ta żywność właśnie wysoko przetworzona, ale wiele takich czynników, właśnie no, picie dużej ilości mocnej kawy, tak? Alkohol na pewno jest takim czynnikiem właśnie utrudniającym biodostępność. Właśnie te wzajemne konkurencje między pierwiastkami, tak? Więc dużo jest takich czynników, które powodują, że ta biodostępność nam spada, tych pierwiastków, tak? I dlatego dochodzi do niedoborów. Myślę, że każdy ze słuchaczy w tej audycji znajdzie dla siebie jakiś ciekawy fragment. I ja pani profesor podziękuję, ponieważ będziemy długo mówić i później Za długo to też nudno. Za długo to będzie właśnie też, mimo że to są bardzo intrygujące takie tematy i różne interakcje, ale też wiem, że słuchacze siedzą słuchając naszej audycji, jakby zdolność taka też do percepcji jest ograniczona, aczkolwiek można sięgnąć do audycji i odnaleźć ją na stronie ortodoksja.pl i jeszcze raz w spokoju tą audycję odsłuchać. Ja też zauważyłem, że w studio rozpoczynaliśmy audycję, była Paulina, a jest już ojciec Mateusz, to znaczy, że naprawdę długo rozmawialiśmy. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem była pani profesor Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Rozmawialiśmy o mikroelementach, o ich zbawiennym działaniu, toksycznym działaniu. Nasz organizm przede wszystkim chyba wymaga takiej rozsądnej diety. Tak, przede wszystkim urozmaicona dieta. To jest taki najlepszy sposób na dostarczenie i wszystkich, i w odpowiedniej ilości, tak? I dziękuję pani profesor. Dziękuję bardzo. I ja państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Ortodoksja.